Witam Państwa serdecznie po raz kolejny. Krzysztof Kochanowski, proces inwestycyjny. Proszę Państwa, dzisiaj kolejnym gościem w naszym telewizyjnym studiu konferencyjnym jest pan Marian Strumiło, wiceprezes zarządu Dalkia Polska, największego przedsiębiorstwa ciepłowniczego w Polsce. Właśnie skończyła się kolejna sesja i pan prezes zgodził się na parę słów dla państwa jeszcze. Proszę mi powiedzieć, panie prezesie, Komisja Europejska przyznała duże fundusze na rozwój inwestycji niskowęglowych. Czy wasze przedsiębiorstwo zamierza skorzystać z tych funduszy, aby inwestować w efektywność energetyczną, poprawiać swoją infrastrukturę energetyczną, tak żeby wykorzystać te środki, które są w zasięgu ręki? To jest po pierwsze, zacznę od tego, że to jest dobra wiadomość, dlatego że potrzeby w instalacjach średniej, małej i średniej wielkości potrzebują kapitału i tam jest trudno o zwrot z tych kapitału. Natomiast efektywność, tam zamierzamy starać się o te fundusze, inwestować je w sieci, w źródła wytwarzania sieci, czyli zmniejszenie strat. Oczywiście to jest, przyczyniamy się do ograniczenia zapotrzebowania. No i zmiana źródeł, które z reguły są przestarzałe, i przy okazji spróbować małe instalacje kogeneracyjne, inwestować w to, i to będzie na pewno bardziej efektywne niż aktualnie istniejące w małych i średnich miastach, gdzie praktycznie kogeneracji w ogóle nie ma. No, instalacje kogeneracyjne to bardzo teraz obecnie nośny temat i dosyć ciekawy z punktu widzenia inwestorskiego. O jakich tych kogeneracjach mówimy i proszę mi powiedzieć jeszcze, czy to będzie kogeneracja oparta na gazie, czy na innym nośniku energii? To znaczy generalnie to powinny być instalacje na gaz, wtedy odpadają szereg problemów z dotrzymaniem parametrów gospodarki niskoemisyjnej. I w Polsce takie instalacje praktycznie nie występują, ponieważ no brak jest funduszy na to. Są to instalacje od kilku do kilkunastu megawatów. Ile takich? Musimy mieć jeszcze świadomość, że taka kogeneracja to jest produkcja energii elektrycznej ze sprawnością około 80%. Czyli jest to szalenie atrakcyjne dla systemu i dla odbiorców. Czy macie w związku z tym jakiś pomysł na przykład na certyfikację, bo z tym jest teraz obecnie dosyć taki, możemy powiedzieć, na rynku energetycznym, a pewna niewiadoma, jak to, w jakim kierunku będzie szła ta certyfikacja? No to znaczy pomysł na certyfikat, na rozwiązanie problemu certyfikacji oczywiście mamy, natomiast gorzej jest z wdrożeniem, bo jeżeli nie zmienią się aktualny stan, który praktycznie wykluczył czerwone certyfikaty, czyli kogeneracyjne, certyfikaty żółte, czyli certyfikaty gazowe, i przyszłościowe certyfikaty pomarańczowe, czyli inwestycyjne, to obawiam się, że w Polsce niewiele powstanie tego typu instalacji, jeżeli nie będzie system certyfikatów, nie zostanie naprawiony. A może pan powiedzieć krótko, na czym pomysł ten polega? No pomysł polega na tym, że jeżeli mamy górną granicę, czyli jest zabezpieczenie odbiorcy, to żeby była, czyli górną cenę, górną wartość, to żeby była również zabezpieczona w jakimś stopniu dolna wartość tego certyfikatu, że można było ułożyć jakikolwiek plan. Jeżeli na dzisiaj na przykład zielone świadectwo to jest spadek wartości o 60%, świadectwa żółte i czerwone całkowicie zniknęły, czyli to jest no, praktycznie zamknięcie jakichkolwiek możliwości inwestycyjnych. Dziękuję panie prezesie, dziękuję państwu. Za chwilę się zacznie trzecia sesja Forum Gospodarki Niskoemisyjnej. Zapraszam i do zobaczenia.